kolejnym odcinku jedenastki perfumowej, 11 budżetowych zapachów w kwestii owocowej z różnymi owocami ulokowanymi. Ten odcinek dodam na jakiś inny dzień, bo robię trochę zapas tych odcinków i żeby było do dodania na najbliższe dni, później na moją podróż, później na nasz wyjazd, także żeby po prostu było na cały tydzień. Czyli będą wgodne do premier, będzie dodane do premier 7 odcinków na kolejne dni. Od razu mówię, że będą to zapachy budżetowe, które budżetowe są, budżetowe były, był ich budżetowy czas. Czy to też jest taka informacja, na które to okazje, na które to zapachy w tej sytuacji owocowe można było trafić w cenach budżetowych przy oczywiście regularnym, skrupulatnym tak dalej oglądaniu. O to się informowałam, kiedy była świetna cena budżetowa na ten zapach z truskawką, taka truskawka wieczorowa. Rouge Royal Bourbon. Następnie to cały czas ten zapach bywa. Owoce leśne, ametyst, lalik, jak takie właśnie bardziej świeże, bardziej goryczkowe, na pewno nie osłodzone, nie zasłodzone. Przynajmniej chyba, że zmieniono ten zapach aż tak. I on nadal bywa w bardzo dobrych cenach, nadal bywają bardzo dobre ceny na wiele zapachów marki Lalique, na większość zapachów marki Lalique, czy to damskich, czy to męskich. Ten zapach, on nadal, z tego co kojarzę, bywa w Rossmanach, on bywa często w akcjach promocyjnych typu za 55 zł. I to jest zapach, który się nazywa Fleur de Cerise, czyli w zasadzie chyba bardziej kwiat czereśni, natomiast efekt jest taki wiśni w stylu Escade Sherry in the Air. To jest taki wydźwięk. Jest jeszcze taki inny zapach, podobno sobie kiedyś opowiadałam. Coś też szczerze w nazwie. Ten zapach to jest taka właśnie wiśnia, niekoniecznie taka wiśnia głęboka, bordowa, specjalnie taka bardziej dziewczęca, taka nie kobieca, tylko taka bardziej dziewczęca. Może nie nastolatkowa, ale jak najbardziej dla nastolatki też. I to jest taka wiśniowość właśnie taka trochę w stronę nieinfantylne, jakieś takie powiedzmy łakoci, nie łakoci, właśnie jak Escada Sherry in the Air, czy taka trochę słodyczowa, niesłodyczowa. Ale tak jak mówię, z dobrym stosunkiem ceny do jakości, bardzo dużo podobne są do tej Escada, dużo taniej. Na pewno, jeżeli chodzi o tutaj jest połączenie pomarańczy z bazylią, efekt w stylu mandarynki z bazylią Aqua Allegoria Guerlain, nawet lepsze parametry, dużo lepsza cena. No i mamy owocowość takiego efektu w kolorystyce cytrusów pomarańczowych. Bardziej bym powiedziała, że jednak takie trochę mandarynka, trochę pomarańcza. Tytułowo pomarańcza, ale trochę efekt w stylu mandarynki z bazylią Guerlain, także tak pomiędzy. Na pewno ten zapach Juicy Couture, o którym już mówiłam wielokrotnie, miałam kiedyś flakon Couture Couture. I to jest taki wydźwięk trochę słodkawy, taki trochę też właśnie bardziej dziewczęcy, w stronę winogronowości, takiej bardziej winogronowości, nie jakichś zasłodzonych, ale jednak na słodko, takich trochę słodyczowo-łakociowych. Laura Biagiotti Roma. O zapachu wielokrotnie mówiłam, to jest takie trochę, tam tak jest coś innego, ale na mnie to jest taki efekt trochę mandarynki z Givenchy, tych ekstrawagans, jak dobrze wymawiam, i klimatu dune, takie dune na lato, dune na wakacje, dune na słoneczne dni, takie dune promienne i właśnie takie z tym aspektem owocowym, takim bardziej mandarynkowym w stylu właśnie tego Givenchy. Takie połączenie, jakby połączyć dune i właśnie te wycofane Givenchy. No a cena Romy jest po prostu zdumiewająco niska i dużo niższa w porównaniu do tych zapachów, o których wspomniałam. Berbery Breed, woda perfumowana. Gruszka. Gruszka na słodko, na taki efekt trochę ciasta brytyjskiego, gruszka, migdały. Na pewno też gruszka świeża, taka bardzo. Tak nie ma, ale mówiłam to wielokrotnie, nadal świetne ceny. Tak samo na Breed świetne ceny. Tak samo na Romę, nadal gdzieś koło 80 zł za setkę. Ten zapach nadal też bywa w bardzo dobrych cenach, powiedzmy około 100-120 za 100 ml. Ten również. Także tutaj dużo jest jednak nadal aktualnych, jeżeli chodzi o okazję i ceny budżetowe tych zapachów. Tutaj jest, chociażby tak nie ma gruszki, taki efekt, powiedziałam, gruszki w czymś takim soczystym, mokrym, żywym, takim rzeźwiającym na lato, na upały. O tym zapachu kiedyś mówiłam, on był w takim też rankingu, w pewnych rankingach, które wstawiałam na moim kanale dawno temu, ileś lat temu, to jeszcze były czasy, gdzie marka Solinote nie była dostępna w Polsce. To nie były czasy nawet Solinote w Sephorach, te wcześniejsze, ani te późniejsze, ani teraz te aktualne, czyli Solinote w Rossmanie. Ale nie ma tego zapachu, chociaż może wprowadzą, bo wprowadzają co chwilę nowe te Solinote. Jest też w ogóle nowy zapach. A, to w ogóle nie ten momencik, bo ten jest właśnie nowy. A ja miałam ten. On się też nazywał Figier, ale on miał... ja miałam tą wersję wcześniejszą, czyli jest teraz też wersja z 2024 roku, to ja jej nie poznałam, więc ja miałam tym. Jakieś tam trochę nieznaczne różnice kolorystyczne. W każdym razie to był zapach, gdzie faktycznie była lokowana figa owoc.
Nie chodziło o jakieś tam zielenie listków figowych, jakieś listki, łodyżki, łodyżki, drewno figowce, tylko właśnie typowo owoc. Rozkrojona figa, także tutaj jak najbardziej to bywało budżetowo, nawet nadal ta marka jest bardzo budżetowa. Jeżeli ten zapach trafi, czy też go ktoś sobie zdobędzie na przykład z Francji, to nadal budżetowo, ale mówię, ta marka jest też w Polsce i prawdopodobnie będą kolejne zapachy, także nadal jest to cena w promocjach na zasadzie 55 za na przykład 50 ml, czy około złotówki za mililitr, w normalnej cenie trochę więcej, bardziej takie niecałe 80 za 50 ml. O tym zapachu już też wielokrotnie wspominałam, już od lat ten zapach mam bardzo długo i to już, on tam się pojawił w różnych zestawieniach, był w różnych tych filmach odnośnie budżetowy, budżetowa perełka, potem w jakichś różnych zestawieniach, więc jakby on się pojawiał przynajmniej kilkukrotnie na moim kanale, to jest Blue Woman Aqua d'Elba i to jest zapach, gdzie mamy też figo taką w stylu Womenity, taką w stylu pewnych wersji Womenity. I jest też taka nadmorskość, taka niebieskość, ale najbardziej owoc, figi, typowo owoc. Taka właśnie aura mocno, konkretnie ulokowana również. Chociaż patrzyłam, że już z cenami za tą markę już nie jest tak dobrze, jak było. Ale jak ktoś oglądał regularnie, to wtedy miał informację, kiedy to było w świetnej cenie. Stąd też z tych 11 na pewno można, myślę, że nadal mieć na uwadze pod kątem ceny i ten. Momencik. Przeliczyłam, że jest 10, brakuje jeszcze jednego. Co jeszcze będzie dodać? Ale dobrze, na pewno też w budżetowych cenach Tommy Girl, na pewno Burberry, Brit Roma, Couture Couture również, Aqua Colonia też, Flakley Cerisier, Amethyst. Z tym różnie, ale ta marka jeszcze bywa budżetowa. O tym zapachu, którego mam flakonik, o którym wspominałam, to jest taka śliwka na jesień i to jest unikat Calvina Kleina, ale nadal, który pokazywałam, to w ogóle były świetne ceny, ale nadal są troszeczkę wyższe, nadal dobre. No, eliksir i tak dalej, często są jakieś używki tego unikatu w bardzo dobrych cenach, także naprawdę nadal, biorąc pod uwagę zapach, nadal w sumie budżetowy. Także takie to kwestie, jeżeli chodzi o owocowość. Pojawiły się tutaj w zestawieniu w ogóle różne owoce. No, pojawiła się truskawka, pojawiły się owoce leśne, pojawiła się wiśnia, pojawiła się bardziej pomarańczowa mandarynka, winogrona, mandarynka, gruszka, gruszka na inny sposób, figa, owoc, figa, śliwka. Oczywiście to też nie jest tak, że to jest koniec, jeżeli chodzi o owoce, które można utrafić budżetowo, dlatego że ja wielokrotnie wspominałam, są dobre czasy danego zapachu, potem są gorsze, potem to wraca w dobrej cenie. Tak było wielokrotnie, dlatego generalnie warto mieć tak pewne zapachy z danych filmów na uwadze, bo te ceny się po prostu zmieniają. Przykładowo, ja pamiętam czasy tej marki, ona była nie do końca tania. To były jeszcze takie czasy, że naprawdę było pełno zapachów niedrogich. On był taki, ta marka miała takie średnie ceny, ale były wzmianki, że właśnie w Polsce są takie średnie ceny, ale są miejsca, gdzie są lepsze ceny. I później nagle pojawiły się właśnie, informowała na moim kanale właśnie świetne ceny na różne zapachy tej marki, więc zmieniła ten zapach. Okazał się świetny, mówiłam o tym, przedstawiałam go w perełkach budżetowych i naprawdę długo były dobre ceny, aż w końcu przestały być.